8 maja wspominamy świętą Magdalenę Scanosę, dziewicę. Magdalena Gabriela Scanosę przyszła na świat w Weronie w dniu 1 maja 1774 roku. Była drugim z pięciorka dzieci markiza Oktawiusza Scanosy i markizy Marii Teresy Szluk. Jej ojciec, potomek starego arystokratycznego rodu, był także geologiem amatorem. Matka należała do wiedeńskiego dworu cesarzowej austriackiej Marii Teresy, znanej Polakom z pierwszego rozbioru naszej ojczyzny, który miał miejsce w 1772 roku. Magdalena była ulubienicą ojca i doskonale go rozumiała. Zawsze zabiegała o to, aby z nią spędzał jak najwięcej czasu. On jej przekazywał podziw dla piękna świata stworzonego przez Boga. Niestety, gdy miała 5 lat, Oktawiusz niespodziewanie zmarł. Matka jakiś czas potem wyszła powtórnie za mąż i rodzina opuściła dwór cesarski. Opieką nad dziećmi zajął się dziadek Magdaleny, Hieronim. Tym sposobem, choć pod dobrą opieką, pozbawiono ją kontaktu z matką. Przeszła różne choroby, których nie udało się zdiagnozować lekarzom. W tym też czasie dojrzało w niej pragnienie oddania się na wyłączną służbę Bogu. Pewnego razu, leżąc złożona ospą, powiedziała do swego wuja: „Oblubieniec, którego wybrałam, nie będzie przejmował się moją twarzą. Nikt nie musi mnie podziwiać, gdyż postanowiłam wstąpić do zakonu”. W wieku 17 lat Magdalena była piękną, inteligentną i bogatą młodą damą. Zewsząd była otaczana podziwem i zazdrością. W czasie przygotowań do ślubu jej starszej siostry, za radą spowiednika, udała się na jakiś czas do klasztoru karmelitanek świętej Teresy. Dopiero tam odczuwała prawdziwą radość z przebywania blisko boskiego oblubieńca. Zrozumiała jednocześnie, że pragnie ulżyć ludzkim cierpieniom. Po powrocie do domu nieustannie modliła się o dar rozeznania swojego powołania. Wiele następnych lat zajmowała się domem w Kanosie. Objawiły się wówczas jej talenty organizacyjne. Ogromne wrażenie na wszystkich robiła jej niekłamana pobożność. Niechęć do wszystkiego, co mogło choćby w niewielkim stopniu zagrozić jej czystości. Były to czasy wielkich podbojów Napoleona I Bonaparte. Podczas jednej z kampanii sam cesarz przybył do zamku w Kanosie. Maniery i wdzięki Magdaleny zrobiły na nim wielkie wrażenie. Gdy potknęła się w jego obecności i jeden z oficerów chciał jej pomóc, cesarz zawołał: „Zostaw ją, nie waż jej dotknąć, to anioł”. Gdy już wszyscy członkowie najbliższej rodziny poukładali sobie życie, Magdalena uznała, że wolno jej wybrać drogę, którą wskaże jej Bóg. Pierwsze wskazówki otrzymała od Matki Bożej. Miała widzenie w klasztorze świętego Marka w Wenecji. Zajmując się pewnym głuchoniemym chłopcem, zrozumiała, że wszystkie dzieci są ulubieńcami Boga. Szczególną uwagę zwracała na wyjątkowość niewidomych, niesłyszących, niepełnosprawnych psychicznie czy niemych. Ujrzała całe piękno, jakie niesie z sobą możliwość troszczenia się o chorych. Przedmiotem jej szczególnego zaangażowania stało się wychowywanie i kształtowanie dziewcząt, zwłaszcza ubogich, i kierowanie ich na drogę nauczania. Pragnęła, by kształcenie stało się dostępne dla wszystkich. Modliła się: „Dobry Boże, jeśli to zgodne z Twoją wolą, pozwól mi szkolić te dziewczęta tak, by zostały nauczycielkami, żeby wszyscy, bez względu na rangę i klasę, mogli zdobyć wykształcenie”. Pierwszą szkołę otwarła w 1803 roku. Zwróciła się także do cesarza Napoleona o prawo do opuszczonego klasztoru Augustianów, leżącego koło San Zelno. Uzyskała jego zgodę. Wraz z towarzyszkami otwierała coraz to nowe placówki i szkoły w Wenecji, Mediolanie, Bergamo i Trydencie. Tak powstało zgromadzenie sióstr kanosjanek. Wszyscy widzieli szczególną opiekę Boga nad jej dziełami. Z podziwem przyjmowali, że mając w zasięgu ręki wielkie bogactwa, wybrała ubóstwo. Ona odpowiadała: „Miłość jest rozprzestrzenianiem się ognia, który dąży do ogarnięcia całego świata”. Najchętniej zatapiała się w modlitwie i kontemplacji. Bogu powierzyła wszystko, co robiła, całą siebie. Dlatego szatan nie zostawił jej w spokoju. Świadkami tych wydarzeń były jej siostry,
widziały, jak pogrążona w modlitwie zmagała się ze złem. Łaska Boża zawsze ją chroniła. Odznaczała się szczególną miłością do Jezusa ukrzyżowanego. Tajemnicę Jego śmierci i zmartwychwstania nieustannie kontemplowała. W 1831 roku u kresu swej ziemskiej wędrówki doprowadziła do formalnego zatwierdzenia nowego, założonego przez siebie zgromadzenia synów miłosierdzia. Ich apostolat miał ten sam profil, co sióstr kanosjanek, tyle że w odniesieniu do chłopców. Przez wiele miesięcy poprzedzających jej odejście, udręczona astmą, Magdalena siedziała na krześle, rezygnując z odpoczynku w łóżku. Zmarła 10 kwietnia 1835 roku w Weronie. Jej ciało umęczone bólem leżało tak skulone, że matka przełożona obawiała się, czy uda się ją ułożyć w trumnie. Ze łzami w oczach wspominała posłuszeństwo Magdaleny, która przecież była panią Canossy, i modliła się. Markizo, przez całe swe życie słynęłaś z posłuszeństwa, bądź taka też po śmierci. Wyprostuj się i proszę, daruj sobie ten okropny odór. Potem wyszła z celi. Gdy wróciła, ciało było na tyle wyprostowane, że udało się zabić wieko trumny, a uciążliwa woń zniknęła. Ciało Magdaleny złożono w kościele pod wezwaniem świętego Józefa w Weronie. Do grona błogosławionych wpisał ją papież Pius XII w dniu 7 grudnia 1941 roku, mówiąc o niej: pokora w miłosierdziu, miłosierdzie w pokorze. Jej kanonizacji w dniu 2 października 1988 roku w Rzymie dokonał święty Jan Paweł II. Módlmy się. Panie nasz Boże, święta dziewica Magdalena z Canossy wiernie Ciebie miłowała. Niech zapali nasze serca ogniem Bożej miłości, który przekazała swoim towarzyszkom ku chwale Twojego Kościoła. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.